Cześć, witajcie na kolejnej lekcji. Dzisiaj pogramy sobie piosenkę Wlazł kotek na płotek w różnych aranżacjach, korzystając właśnie z akordów. Zapraszam więc do ćwiczenia i oglądania. Dzisiaj przewroty akordów w troszkę bardziej praktycznej wersji, więc nie przedłużam, od razu przechodzimy do instrumentu. Jak mówiłem we wstępie, dzisiaj pierwsza melodia, którą będziemy grać z akordami. Będziemy tworzyć coś na zasadzie własnego akompaniamentu. Więc od razu przechodzimy sobie do klawiatury, bo nie ma co przedłużać. Jak widzicie, klawiatura normalna, nic się tutaj nie zmienia. W poprzedniej lekcji ćwiczyliśmy sobie przewroty. Przypominam. Myślę, że to jest proste. Już macie to wszystko super wyćwiczone. Więc w dzisiejszej lekcji będziemy grać sobie piosenkę dziecięcą Wlazł kotek na płotek. Wiem, że brzmi to szalenie trudno, więc nie będziemy tutaj przedłużać, niepotrzebnie się stresować, tylko przejdziemy sobie od razu do tego utworku, tej pioseneczki. Jak widzicie, mamy tutaj coś takiego jak nutki dla ręki właśnie prawej, czyli mamy te dźwięki G, E, E, F, D, D, C, E, G. Oczywiście też w dalszej części możecie spotkać troszkę inne nutki niż z reguły śpiewacie, ponieważ jest tyle wersji Wlazł kotek na płotek, że aż sam jestem w szoku. Więc chodzi przede wszystkim właśnie tutaj o trzecią linijkę, gdzie jest właśnie to to rapa, parapa, albo to ram, pam, pa, ram, pam, parapam. Także tym się nie przejmujcie, jeżeli macie jakąś inną wersję, to śmiało możecie sobie z niej korzystać. Ja tutaj mam akurat rozpisane w ten sposób. Więc jeżeli mamy tutaj te nutki, tak jak widzicie, są one dla ręki prawej. Natomiast jeżeli chodzi o te akordy, symbole akordów, czyli mamy tutaj C, G i C, są to akordy, które będzie grała ręka lewa. Więc jeżeli sobie weźmiemy teraz, przygotujemy ręce, to zwróćcie uwagę, w jaki sposób to gram. Oczywiście keyboardziści będą grali troszkę inaczej, ponieważ oni będą łapać gdzieś tutaj bliżej swojego na przykład brzegu klawiatury, bliżej tutaj końca, ponieważ tu powiedzmy mniej więcej gdzieś się kończy klawiatura keyboardu. Chyba że gracie inaczej od razu przewrotami, no to powiedzmy gdzieś tutaj, jeżeli chcecie. Bo też zależy, w jaki sposób macie ustawiony tutaj swój keyboard. Ale my tutaj zajmiemy się przede wszystkim graniem właśnie tutaj na pianinie, ponieważ no keyboardziści mają po prostu troszkę łatwiej. Więc jeżeli mamy sobie tutaj taki oto nasz utworek, Wlazł kotek na płotek, to najpierw sobie, w sumie rzeczywiście najpierw sobie przegrajmy melodię, żeby wszystko było jasne. Czyli mamy tutaj metrum 3/4, będzie od G się zaczynało. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Tak więc, jak widzicie, bardzo trudna melodia, więc przechodzimy sobie od razu do akordów, które mamy w ręce lewej. Jak widzicie, mamy tutaj C-dur i G-dur i C-dur. I tyle. Tak więc, jak widzicie, akordów tutaj też mamy całą masę. I jak w jaki sposób w ogóle do tego podejść? Najpierw ćwiczycie sobie rękę prawą, żeby rzeczywiście to było tak perfekcyjnie wyćwiczone, żebyście po prostu wręcz z pamięci mogli grać. Tak, więc to będzie ręka prawa. Natomiast jeżeli chodzi o rękę lewą, no to sobie również liczycie. Czyli macie raz, dwa, trzy, start. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, druga linijka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Właściwie dalej tak do końca w ten sam właśnie sposób, czyli po prostu na razie przekładacie sobie do pozycji zasadniczej, ponieważ na razie jeszcze tymi przewrotami się nie zajmujemy tutaj w tej części akurat, więc przechodzimy sobie do ręki prawej, czyli mamy tutaj przygotowaną rękę, natomiast tutaj ręka lewa może być ewentualnie oktawę niżej, ponieważ żebyśmy się później tutaj
nie zderzyli niepotrzebnie, to możecie przenieść sobie oktawę niżej, nie będzie to zbyt fajnie brzmiało, więc możecie sobie na przykład prawą przenieść oktawę wyżej, tutaj na przykład lewą, jeżeli też macie ograniczoną ilość klawiszy. Zróbcie sobie tak, żeby rzeczywiście było wygodnie. Już tam mniejsza z tymi po prostu oktawami racześnymi, dwukreślnymi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby sobie ćwiczyć odpowiednie ułożenie rąk, odpowiednie ułożenie palców i po prostu, żeby grać to dobrze, poprawnie tutaj, jeżeli chodzi o palce, po prostu dłonie. Ok, więc przechodzimy sobie tutaj. Ja będę grał oktawę tutaj niżej. Prawa ręka tutaj w oktawie raz kreślnej, żeby mnie tutaj nikt nie chciał rozstrzelać za to, że gram w innych oktawach. Więc zaczynamy sobie od razu po prostu tutaj z liczeniem. Gramy normalnie prawą rękę melodię, natomiast ręką lewą normalnie gramy sobie akordy. Jeżeli to dla Was jest za trudne, to możecie sobie spokojnie grać wolniej, bo ja tutaj wcześniej może się troszkę tutaj nabijałem, że trudne, ale naprawdę, jeżeli coś jest dla Was tutaj za trudne do synchronizacji rąk, nie przejmujcie się, grajcie sobie we własnym tempie, nie musicie na przykład od razu z metronomem, powolutku, byleby do przodu. Więc prawa ręka przygotowana, lewa ręka przygotowana i mamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz zmiana na początku drugiego taktu. Widzicie? Tu przechodzi na G i tutaj prawa ręka zaczyna od F. Raz, dwa, trzy. I teraz mamy zmianę. Prawa ręka gra od C, ósemki, natomiast lewa przechodzi znowu do C-dur. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeżeli mamy taką sytuację, że żaden akord nam się nie pojawia, tak jak tutaj widzicie, mieliśmy zmianę co takt, a później mamy takt pusty, to po prostu trzymamy dalej takt, akord, który był w poprzednim takcie. Czyli w tym wypadku będzie C-dur przez jeden takt, G-dur przez jeden takt i C-dur przez dwa takty. Przez trzeci i czwarty. Oczywiście adekwatnie dalej. I teraz od Was zależy, czy na przykład chcecie, powiedzmy, trzymać ten akord przez dwa takty, czy chcecie po prostu na przykład go sobie powtórzyć. Ponieważ jeżeli będziecie grali wolniej, to może się zdarzyć tak, że po prostu on sobie jakby tam zdąży się bardzo wyciszyć, że go później praktycznie nie będzie słychać. Więc możecie sobie na spokojnie tutaj ten trójdźwięk powtórzyć. Po prostu powtarzacie sobie wtedy ten sam trójdźwięk. Ok, więc jeżeli sobie przegracie tak cały utwór, bo myślę, że nie ma co tutaj pokazywać go całego tutaj, no to w ten sposób ćwiczycie sobie po prostu powolutku, zmieniacie sobie te akordy, albo w sumie przegramy sobie go, może ciutkę szybciej, żeby rzeczywiście, jeżeli coś będzie niejasne, żebyśmy to sobie wszystko rozwijali. Więc zaczynamy i bez zbędnego gadania tutaj mojego, po prostu przechodzimy od razu do grania. Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok? Myślę, że jest tutaj zrozumiałe. Jeżeli coś jest niejasne, komentarze są na dole dla Was. Możecie śmiało pisać pytanie i nie przejmujcie się, jeżeli ktoś tam ma do Was krzyczeć, że to jest banalne, jak w ogóle możecie tego nie wiedzieć. Nie przejmujcie się z tym, ponieważ te osoby, które tak wyzywają, że coś jest banalne, kto w ogóle może o coś takiego pytać, no po prostu takim osobom przydałoby się trochę pokory, ale nie chcę tutaj wchodzić na ten temat, ponieważ każdy kiedyś zaczynał i każdy wie, w jaki sposób zaczynał i niekoniecznie powinien oceniać czyjeś tutaj starty czy pytania. Śmiało pytajcie o wszystko innymi osobami, które coś tam mogą wyzywać się, naprawdę nie przejmujcie, bo nie warto. Dobra, przechodzimy sobie do następnego elementu, do następnego ćwiczenia. Jeżeli chodzi dalej o wlazł kotek na płotek, tym razem zagramy sobie rozkładając trójdźwięki na poszczególne stopnie. Czyli jeżeli mieliśmy na przykład liczenie raz, dwa, trzy, to tak będziemy grać, jeżeli chodzi o dźwięki. Czyli będzie raz, dwa, trzy, później sobie przekładamy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I w ten sposób sobie możecie ćwiczyć samą lewą rękę. Czyli będzie C-dur, drugi takt będzie G-dur,
znowu będzie C dur. I tak sobie po prostu gracie cały utwór, całą pioseneczkę. Ok, jeżeli sobie przegracie całość, to wtedy zaczynamy sobie powoli grać w lazu kotek na płotek w ten sposób. Czyli liczymy ponownie. Raz, dwa, trzy. I mamy raz, dwa, trzy. Zmiana. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To będzie taki trudny moment, ponieważ tu macie ósemki i tutaj muszą one wybrzmieć w momencie, kiedy tutaj gracie, trzymacie C w prawej, w lewej ręce. Tak? Zagramy sobie to jeszcze raz. Będę liczył z I, żeby po prostu było łatwiej. Raz i dwa i trzy i. 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 I koniec. Oczywiście, jeżeli to dla Was będzie za trudne, to ćwiczcie sobie poprzednie sposoby, albo możecie sobie w ogóle na przykład grać na zasadzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak dalej. Czyli po prostu rozkładacie sobie tutaj to liczenie, to znaczy po prostu rozkładacie sobie akordy lewej ręki, tak jak liczycie, czyli na ćwierć nuty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak dalej. Po prostu sobie lecicie w ten sposób. Także na spokojnie możecie sobie modyfikować te ćwiczenia, żeby po prostu Wam było łatwiej później grać po prostu i przyjemniej. Więc przechodzimy sobie do następnego etapu. Możemy sobie grać jeszcze w ten sposób, że lewą rękę rozkładamy sobie tak, że jeżeli mieliśmy C-dur, to możemy sobie teraz przejść na granie bardziej takie walczykowate, że tak powiem. Czyli robimy sobie coś na zasadzie walca w lewej ręce. I mamy raz, dwa, trzy. Zwróćcie uwagę, że mamy cały czas akord C-dur, ale gramy tak. Piąty raz i na dwa, trzeci i pierwszy wchodzi tutaj. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Później, jeżeli będziemy mieć zmianę, no to wtedy przechodzimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Możecie sobie poćwiczyć kilka razy w ten sposób właśnie licząc. Czyli mamy raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Możecie sobie to poćwiczyć właśnie grając na przykład po dwa razy. Możecie później troszkę przyspieszyć. Cały czas widzicie, że opieramy się na C-dur i na G-dur. Cały czas gramy te same składniki właśnie z tych trójdźwięków. Ok, jak to teraz przekuć na lazu kotek na płotek? Mianowicie po prostu gramy w ten sam sposób. Czyli będziemy grali właśnie tak. I teraz zwróćcie uwagę, że ja sobie teraz przejdę tutaj lewą ręką w dół. Czyli nie będę tutaj skakał do góry, żeby sobie tutaj przeszkadzać, tylko tym razem przejdę w dół. Tak? I możecie zwrócić też uwagę na to, że ja gram na zasadzie, że piąty palec z takim podkreśleniem na raz jest mocniej, a te dwa, trzy muszą być takim odbiciem, żeby właśnie nie było sytuacji takiej, że na przykład to 3-1 będzie takie wbite, wybite wręcz. Więc po prostu na spokojnie gracie. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Ok, więc przechodzimy sobie do lazu kotek na płotek. Szykujemy sobie ręce i mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa,
trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I koniec. Oczywiście, jeżeli chcecie ćwiczyć, to możecie sobie dawać inne tutaj akordy, w sensie inne ułożenie, czyli na przykład zamiast skakać w dół, możecie sobie w ogóle zacząć na przykład od dołu. To wszystko zależy, w jaki sposób sobie chcecie to grać. Oczywiście możecie sobie też troszkę tam zmieniać palcowanie, ponieważ mógł ktoś zauważyć, że ja na przykład czasami gram jak w jakiś sposób inny, czyli na przykład powiedzmy sobie czasami złapię na takiej zasadzie, ale to też przez to, że po prostu jakby ja taki jakoś się nauczyłem po prostu grania, że w każdej chwili mogę jakoś właśnie sobie przeskoczyć po prostu do jakiegoś innego akordu tutaj bliżej, po prostu w przewrocie, więc czasami te palce będę troszkę inaczej łapał niż typowo 5-3-1. Wcześniej miałem pękniętego palca, trochę mi się już zagoił, więc mogę już to 5-3-1 sobie praktykować na spokojnie. Ok, więc przechodzimy sobie teraz do kolejnego etapu. Jeżeli pamiętacie, wcześniej graliśmy sobie właśnie na takiej zasadzie, tak teraz przejdziemy sobie typowo do grania właśnie tą progresję, czyli mamy C-dur, G-dur, C-dur, czyli te progresje będziemy sobie grali już na troszkę innej zasadzie. Mianowicie, jeżeli mieliśmy tak C-dur, to teraz przechodzimy sobie do G-dura, ale takiego. Czyli jak widzicie, mamy tutaj przeniesione G stąd, tak? Stąd tutaj, czyli będzie to przewrót, który... Kto powiedział pierwszy, gratuluję. Więc mieliśmy pozycję zasadniczą, więc mamy tu jak pierwszy przewrót. I mamy zasadnicza, pierwszy przewrót, zasadnicza. Możecie sobie w ten sposób poćwiczyć. Parę razy, aż się rzeczywiście nauczycie tej zmiany. Ktoś może zauważyć właśnie, że tutaj zostaje nam cały czas G, więc możecie sobie w ten sposób poćwiczyć, przekładając właśnie piąty, trzeci. Albo jeżeli ktoś tam bardziej jest taki sprawny i chce sobie grać w ten sposób, to możecie sobie na przykład spróbować właśnie grać na takiej zasadzie, czyli będzie 4, 2, 1 i 5, 3. Oczywiście, kto sobie spróbuje, to zauważy, że to nie jest wcale takie proste, żeby grać w ten sposób, więc jest to bardzo fajne ćwiczenie na taką niezależność palców. Więc mamy na takiej zasadzie. Możecie albo właśnie grać bardziej legato, albo właśnie sobie zmieniać tak. Dlatego widzicie, ktoś może powiedzieć, że hola hola, pozycja zasadnicza 5-3-1, ale właśnie na przykład sobie chcę grać w ten sposób. Jeżeli mi się to sprawdza, no to myślę, że czemu nie? Dobra, ok, więc przechodzimy sobie dalej, poćwiczymy tę rękę lewą, więc mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, drugi takt, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Dalej analogicznie, myślę, że nie ma sensu tutaj tego samego ćwiczyć. Jak widzicie, zagrałem właśnie na te dwa sposoby, jeżeli chodzi o palcowanie. Więc w jaki sposób sobie opalcujecie, to już od Was tylko i wyłącznie zależy. Więc jeżeli sobie właśnie weźmiemy tutaj to wlazł kotek na płotek, dodamy sobie do tego prawą rękę, no to wtedy robi nam się całkiem fajne ćwiczenie na tę synchronizację rąk, tych dwóch rąk ze sobą. Czyli zaczynamy. 1, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Raz,
dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, tutaj mamy to jakby zaliczone. Oczywiście możecie sobie ćwiczyć w ten sposób i jeżeli chcecie sobie przejść do kolejnego etapu, no to nikt nam nie zabroni, żeby sobie te trójdźwięki rozłożyć. Czyli gramy po prostu na zasadzie... Oczywiście cały czas trzymając daną progresję. Więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy. 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 I koniec. I zwróćcie uwagę, ile możliwości tak naprawdę daje nam zwykła literka tutaj C, zwykła literka G. Jeżeli tylko chcemy z tego korzystać, możemy właśnie sobie to rozwijać, żeby po prostu taki fajny akompaniament sobie samemu tworzyć. Więc przechodzimy sobie do następnego etapu, co w momencie, jeżeli na przykład powiedzmy mamy taki układ, a chcemy go sobie zmienić. Nie ma problemu. C-dur, G-dur i C-dur. Czyli możemy sobie właśnie grać na takiej zasadzie. Przypominam tutaj, że ćwierć nuty w lewej ręce, a w prawej ósemki. Żeby się tutaj nie machnąć. Może być ciężko na początku, ale do opanowania. Wiem, że dla niektórych może dziwnie brzmieć ten C-dur z G w lewej ręce, ale jeżeli chodzi o formę ćwiczenia, to jak najbardziej wszystko jest w porządku. Oczywiście możecie najpierw grać po prostu rzeczywiście trzymając tak. Czyli na przykład keyboardziści właśnie będą grali w ten sposób. Ok, przechodzimy sobie do następnego, czyli mamy tak. Ja tak preferuję właśnie takie palcowanie tutaj, ponieważ można fajniej sobie zmieniać. Czyli mamy... Wiem, że dla niektórych ponownie może być dziwnym tutaj to brzmienie lewej ręki, ale traktujcie to naprawdę jako ćwiczenie, czyli nie musi być to do końca ładne. Chodzi o to, żeby rzeczywiście było praktyczne i żeby te wasze ręce tutaj rozwijać. Żeby one po prostu były bardzo fajnie tutaj przygotowane na granie. Więc tak jak tam przypominam sobie teraz, jak w jaki sposób graliśmy, ćwiczycie sobie w ten sposób albo właśnie rozkładacie na pojedyncze. Później właśnie w przewroty i ćwiczycie sobie takie proste utworki właśnie jak wlazł kotek na płotek. Oczywiście do znalezienia w internecie jest całe mnóstwo w bardzo prostych opracowaniach, więc bez problemu sobie właśnie takie utworki znajdziecie wpisując dosłownie nazwę tego po prostu tej pioseneczki i do tego jakieś na przykład chwyty czy cokolwiek tam chcecie, więc
bardzo prosty sposób, możecie sobie znaleźć inne piosenki, które możecie właśnie ćwiczyć i ćwiczcie sobie jak najwięcej. I zaprezentowana tutaj ręka lewa jest w żaden sposób nie jest tutaj wiążąca, czyli na przykład powiedzmy trzeba grać tak i koniec, ponieważ w jaki sposób sobie będziecie chcieli grać tą lewą rękę, to zależy tylko i wyłącznie od Was. Myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o tutaj wlazł kotek na płotek, no to najłatwiej i najładniej to brzmi w tej wersji. Czyli jeżeli mieliśmy zasadniczą tutaj pozycję, jeżeli chodzi o akord C-dur i dopiero zmieniamy sobie po prostu inny. Czyli jeżeli chodzi na przykład właśnie tutaj o ten akord główny, czyli tutaj C-dur, ponieważ też taka jest tonacja w ogóle tej piosenki, wyznaczanie tonacji i to wszystko zrobimy sobie w innym odcinku, no to po prostu ten C-dur najważniejszy musi być rzeczywiście w tej pozycji zasadniczej. No chyba, że ćwiczymy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie z tym eksperymentować. Oczywiście niech nam też nie zabroni, żebyśmy sobie zaczęli właśnie w ten sposób. Tak? Nie wiem, czy zauważyliście, co się tutaj wydarzyło. Czyli zaczęliśmy od przewrotu, następnie przeszliśmy do G-dura przewrotu i wróciliśmy do zasadniczej. Poleciałem prawą ręką. Tak więc wszystko zależy po prostu od Waszej tutaj inwencji, w jaki sposób chcecie to grać, w jaki sposób chcecie sobie to ćwiczyć. Im więcej frajdy Wam to będzie dawało, tym lepiej, bo tak naprawdę o to właśnie chodzi, żeby mieć z tego rzeczywiście taki fun, radość po prostu grania. Pamiętajcie o palcowaniu, żeby rzeczywiście nie kłaść tutaj tych rąk w żaden sposób, czyli ten piąty, żeby się nie kładł, żeby ta ręka była cały czas aktywna, jak gracie te trójdźwięki, ponieważ wiem, że może być właśnie takie chęć po prostu kładzenia tych palców, ale starajcie się właśnie tego pilnować. Jeżeli z kolei macie pedał sustain, czyli niektórzy mogą mieć właśnie to w pianinie, w fortepianie, czy cokolwiek tam dysponuje, czymkolwiek tam dysponujecie, no to, czy po prostu keyboardzie, no to jeżeli macie ten pedał sustain, no to możecie naciskać go na samym początku taktu i później puszczacie go pod koniec taktu i kolejny takt naciskacie, czyli na przykład z tego blazu kotek, czy w przewrocie na przykład. Jeżeli sobie naciśniecie na pedał, no to wychodzi nam... I gracie sobie w ten sposób dalej. Oczywiście ponownie, najpierw musicie synchronizować sobie ręce osobno, później je łączycie i dopiero dokładacie sobie pedał. Jeżeli macie problem synchronizacji w ogóle rąk tutaj z pedałem, to możecie grać w ten sposób, że najpierw... Prawa ręka w ogóle ćwiczy tylko i wyłącznie z pedałem. Później ręka lewa. I dopiero później synchronizujecie. Ok, jeżeli chodzi jeszcze tutaj, bo część może tutaj zauważyła, w jaki sposób zagrałem sobie jeszcze G-dur. Czyli tutaj miałem C-dur, później zagrałem G-dur. Na takiej zasadzie, czyli rozkładałem sobie... Więc jeżeli chodzi o wlazł kotek na płotek, to możecie jeszcze się pokusić o coś takiego jak dopełnianie tych dźwięków, jeżeli chodzi o rękę prawą. Czyli jeżeli mieliście tutaj, mając akord C-dur w lewej ręce, no to możecie sobie dopełnić tu na przykład rzeczywiście całym C-durem wtedy. I później tu łapiemy na takiej zasadzie. Tutaj wiem, że tutaj wychodzi troszkę inny akord niż G-dur, ale tym się na razie nie przejmujemy, ponieważ te akordy będziemy sobie omawiać dopiero później, ponieważ tu jest mamy składnik po prostu dodatkowy septymę, więc widzicie? Trzymam sobie po prostu jakby tutaj tą tonikę, jeżeli chodzi o akord C-dur. Troszkę wolniej.
jeżeli już chcemy tutaj dołożyć sobie tą septymę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją sobie dołożyć. G septymowy. Ok, więc jak widzicie, grałem po prostu w ten sposób, a później jak miałem septymowy, to możecie właśnie sobie w ten sposób go złapać. Oczywiście można jeszcze sobie tu kombinować, na przykład powiedzmy dokładając fizz na początku, czyli w formie ozdobnika. Tak więc wszystko zależy tylko i wyłącznie od Waszych umiejętności i tego, w jaki sposób chcecie to grać. Kolejną rzeczą, którą Wam proponuję, to po prostu bawić się oktawami. Żebyście po prostu zyskali po prostu taką płynność w tym graniu, żebyście rzeczywiście nie było takiego problemu, że jak gracie i kończy się na przykład takt, to nagle jest takie, co by tutaj dalej, i kombinowanie, szukanie. Tylko rzeczywiście po prostu wiecie, że dalej wchodzi po prostu G-dur. Tak więc na spokojnie, ćwiczycie sobie te podstawowe rzeczy, podstawowe trójdźwięki, akordy, ponieważ tutaj no to już się trochę bardziej w sumie popisuje niż typowo uczę, więc na spokojnie ćwiczycie sobie te podstawowe trójdźwięki, podstawowe akordy, dopiero później przechodzicie sobie właśnie do rozkładania tych trójdźwięków, tak jak ćwiczyliśmy sobie w poprzedniej lekcji, aż dojdziemy sobie rzeczywiście do tego etapu właśnie, gdzie się zaczynamy bawić, taki bardziej akompaniament. To akurat mamy 3/4, dlatego właśnie jest fajnie w ten sposób. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Oczywiście, jeżeli by było na przykład na 4, no to można sobie rozkładać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czy jakkolwiek sobie tam inaczej chcecie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czy na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Wszystko zależy od charakteru danego utworu. Tutaj gram C, G, E, G i później mam H, G, D, G. Oczywiście mogę, jak sobie chcę, zamieniać kolejność. Czy będzie w ten sposób, czy będzie od góry. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, co Wam tutaj chcę przekazać, czego Was chcę nauczyć. Po prostu kombinujcie, bawcie się, szukajcie swojego brzmienia tak naprawdę w tym graniu, bo tutaj właśnie wychodzi charakter. Nie kiedy macie gotowe nuty, gdzie macie zagrać to, 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 chociaż wtedy oczywiście również tutaj dochodzi interpretacja Wasza, ale kiedy na przykład macie po prostu zwykłe C, zwykłe G, zwykła melodia dla zukotek na płotek, to tu właśnie możecie się bawić. Tu dopiero daje Wam to szerokie pole manewru. I tak naprawdę takie właśnie proste utwory sprawiają, że człowiek ma okazję się właśnie sprawdzić, wykazać, pokazać coś innego na przykład. Właśnie niezwykłe właśnie granie tego, co jest w nutach, tylko właśnie szukanie, jakieś kombinowanie współbrzmień. Później właśnie dokłada sobie do tego pedał.
a później właśnie wchodzi zabawa. Tak więc na spokojnie, ćwiczycie sobie i dochodzicie stopniowo do coraz lepszego po prostu grania, coraz wyższy poziom, nie zatrzymujecie się, idziecie cały czas do przodu. Oczywiście to jest bardzo prosta progresja, C-dur, G-dur, C-dur, G-dur. Możecie sobie spróbować na przykład w ogóle właśnie przewrotów w oparciu o tą progresję, którą mieliśmy na poprzednich lekcjach, czyli tam było C-dur, G-dur, A-mol, F-dur. C-dur, G-dur, A-mol i F-dur w normalnej wersji, a tu widzicie, zamieniam składniki. Nie wiem czemu, ale dzisiaj mi się po prostu cudownie gra. Tak więc, jak widzicie, ćwiczcie, żeby dojść do takiego poziomu, naprawdę nie trzeba nie wiadomo ilu lat poświęcać. Po prostu spędzacie czas przy instrumencie, bawiąc się. Czyli nie tylko właśnie cały czas siedzenie, granie, właśnie po prostu z nut, tylko bawicie się C-dur, G-dur, A-mol, F-dur i szukacie właśnie. Cały czas po prostu kombinujecie. Możecie najpierw właśnie zacząć od podstawowych progresji C-dur, G-dur, A-mol, F-dur. A stopniowo dojdziecie właśnie do różnych jakichś właśnie modyfikacji. Dobra, bo mi zaczynają lampy mrugać, a ja Was pewnie zanudzam. Tak więc na spokojnie, ćwiczycie sobie podstawowe rzeczy, proste, przechodzicie do coraz trudniejszych, w końcu odkładacie po prostu tutaj nuty i zaczynacie grać po prostu z pamięci. Zaczynacie kombinować wtedy w głowie, w jaki sposób ułożyć te akordy, co można tutaj zmienić, co można dołożyć, bo nikt nie powiedział, że wcale musicie grać opierając się tylko tutaj. Możecie w ogóle się pobawić, nie wiem, dokładając na przykład C-mol. Czy w ogóle później G-mol. Wiem, że brzmi to strasznie. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby akurat to fajnie brzmiało, tylko żeby troszkę otworzyć tutaj pewne takie szuflady, które gdzieś tam są po prostu w tej głowie pozamykane. W jakiś sposób nas to ogranicza na przykład, że powiedzmy boimy się dać później na przykład właśnie tutaj A-dur. A w sumie czemu? W tej lekcji to już będzie wszystko. Dziękuję bardzo patronom, którzy cały czas regularnie wspierają moją działalność. Dodatkowo przypominam o zbiórce na aparat, więc jeżeli tylko chcesz mnie wesprzeć, chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam Cię do linku w opisie. Dodatkowo proszę o subskrybowanie, komentowanie, ocenianie tych filmów, ponieważ to pozwala mi sięgać dalej zasięgami. No nic, nie przedłużam. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!